Zmęczenie, znużenie czy niechęć do pracy pojawiają się zawsze. Najważniejsze jest, by się temu nie poddawać i motywować się każdego dnia, aby mieć nieprzerwane siły w dążeniu do celu. Dla uczniów klas maturalnych jest to niezwykle istotne. Motywacja do nauki pozwoli im zyskać dzięki temu większe perspektywy i szanse na dobry start w dorosłe życie. W tym celu Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie przy wsparciu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego zorganizował dla maturzystów specjalne wykłady motywacyjne, by młodzież wiedziała, jak uporać się z niepowodzeniami i jak zmotywować się do dalszej pracy i nauki. Wykłady odbyły się w Kutnowskim Domu Kultury, a gośćmi byli Artur Partyka, olimpijczyk, wielokrotny medalista w skoku wzwyż oraz Monika Mularska-Kucharek, doktor Uniwersytetu Łódzkiego oraz trener umiejętności psychospołecznych. Dzisiejsze spotkanie dedykowane jest przede wszystkim uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz osobom bezrobotnym. Młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych stoi na progu podjęcia jednej z najistotniejszych decyzji w swoim życiu, a mianowicie będą decydować o swojej karierze zawodowej, o wyborze dalszego kierunku kształcenia, bądź też będą podejmowali decyzje odnośnie poszukiwania zatrudnienia i mam nadzieję, że wiedza uzyskana na dzisiejszych warsztatach zmotywuje ich do tego, aby podejmować jak najtrafniejsze decyzje w swoim życiu. Będziemy się, krótko mówiąc, motywować, będziemy mówili o motywacji, o tym, co nas motywuje, jak iść tą drogą do celu, żeby zdobywać, w przypadku sportu to są medale, ale w przypadku młodzieży, która dzisiaj będzie i osób, które będą dzisiaj na sali, to są jakieś cele, które sami sobie postawili. A że sport jest taką, można powiedzieć, nośną platformą i bardzo wiele na przykładzie sportu można wytłumaczyć, stąd moja obecność i myślę, że będę mógł się podzielić swoimi wrażeniami z tej drogi na szczyt. Wykład jest dedykowany osobom młodym, które wkraczają w taki okres, powiedziała, dorosłości i dobrze jest wiedzieć, że po pierwsze mamy wpływ na swoje życie, a po drugie dobrze jest wiedzieć, że nie tylko motywuje nas to, co zewnętrzne, ale sami również możemy siebie motywować. Zapytaliśmy prelegentów o krótką poradę dotyczącą motywacji. Przede wszystkim cel, świadomość celu, do czego dążymy i ułożenie dokładne planu, według którego będziemy tą drogą podążać. To jest takie, można powiedzieć, w super pigułce, że tak powiem, przedstawienie tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Ja myślę, że warto w ogóle zamieniać sobie takie słowo, którego często używamy, że musimy wszystko robić, bo tak de facto nie musimy, po prostu chcemy, ale jeśli nasza głowa słyszy, że ja muszę, to pojawia się opór w tej głowie, więc ja bym, jeśli to miało być szybko, zachęciła ludzi, żeby sobie przeformułowali, a jeśli chcę to szaleństwo, na przykład chcę chodzić do szkoły, prawda, dla niekiedy, dla wielu osób to może być szaleństwo, to może po prostu decyduje się z różnych powodów, ale wtedy to już jest moja decyzja i też moja głowa słyszy i reaguje na to zupełnie inaczej.